Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Ale nie z Rzymu. Z Puli. Rodzinka 4 plus 1. Witamy, witamy. Hej. To jest strefa druga i godzina kosztuje euro 50. Od poniedziałku do niedzieli od 7 do 22. Czyli dochodzi 20, 2 godziny. No zaraz zobaczymy, czy będzie można zapłacić za te 10 minut. Aha, wyskakuje ci tam. Czyli na pewno 3 euro musisz wrzucić i potem jakieś drobne. A nie pisze do kiedy? Jest, 21:11. Widzicie, pokazuje się także. To 20 centów wrzucę. No. Dobra, to chyba już zaliczy. To da się 10? A może 5 centów mam? Myślisz, że nie zaliczy już na... To chyba... Minutę. Dam im 10 centów, bo się zajmuję. Dobra. Daj im 10 centów, jeszcze za minutę, to dużo. Macie, proszę. Do 7 rano. Możemy stać. Do 7:04. Max nas tutaj przyprowadził. Nawigował pięknie. I myślę, że fajnie, bo stąd jest 5 minut do Koloseum. Także pójdziemy sobie zobaczyć teraz marinę, bo jesteśmy przy porcie. Ale idealnie mamy do 22:00, nie musimy się spieszyć. Bo 22:00 jest za free. To na ile na kupiliście? Do 7:04. Wow. Rano. A. Drogie? Nie, zapłaciliśmy 3:30, idziemy w tamtą stronę. Euro 10. Euro 50 za godzinę. Faktem, że nie ma tego tiketu, ale my mamy. Może oni tu mieszkają? Może. A może oni się nie przejmują? Też Słowenia. Może mandat chce dostać. Ma, nie, Słowenia ma tiket. Tak. Dobra, Piotrek, idziemy zobaczyć marinę. Proszę, żeby dojść do mariny, musimy przejść przez tory. Przypomina mi się Frankfurt nad Menem. Tam też szliśmy. Tak. Przez tory, żeby do rzeki dojść. I tu już jest ulica. Ale śmieci. This is a 3-hour tour and this is 5-hours tour. Oh. Mm-hmm. So this is 50 euros per person with drinks and with dinner. Mm-hmm. So everything is included in the price. How old are you guys? 21 and 15. Mm-hmm. Okay, then he is half price. Uh-huh. 25. Yeah, so that is 175. Yes. 175 all together. 5 godzin plus picia i tak jedzenie. I kebaby. So this is with swimming. This is 5 hours tour. Mm-hmm. And this is seeing the dolphins on the national park, 3 hours. Mm-hmm. The price is the same. The and same, both, yes, both tours include the dinner or lunch and unlimited drinks. Mm-hmm. We have to think. Yes, no problem. I can explain you. So this tour starts at 12 o'clock. Mm-hmm. We go here from Pula. We go here to the Blue Cave. Here you can go all the way inside of the cave. We stop here for swimming. You have about 1 hour of free time. You know, you can jump from the boat, swim from the boat. We are the only boat that has a platform, so you don't have to, you know, jump off the... So this is the Blue Cave. This is me. It is. But you can see the fishes here. So it's really, really nice here. This is Luca. So the Buddha. So this is where we go. You can see this is me. So you can see it's our pictures, everything. So it's really, 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 really nice. To ta pani jest i to są zdjęcia. This is inside of the cave. Some Luka. Tourists. I tu Luka. Ne. Dalej to Luka. No. This is some other. Luka is ex.
No, it's not. No. Don't cry. No. So this is the cave. We park right here in front of it, so you can go, you know, from the boat. You can go all the way inside of the cave, see the fishes. This is also really cool. You have 1 hour of free time here, in the cave. Mm-hmm. After that, we go to the National Park Brioni. So you will see all 14 islands. So this is also really cool. You see the big island, small island, fish island. This is the symbol of the mm-hmm. national park. So while you are here, we give you the lunch. You can choose between 3 menus. You have fish, meat, and vegetarian menu. So what is better for you? After we finish cruising around all 14 islands, then we leave you here on this beautiful city. This is my hometown, Fažana. And here you have also 1 hour of free time to explore the city, go into the old city center, see the church. You can also go for an extra swim if you want. So you have 1 hour free time, you can do whatever you want. So this is 4 hours. After 1 hour of your free time, you go back to the boat Ananda, and then we drive you home mm-hmm. safely here yes. in Pula. I will leave you my phone number. Okay. Ciekawe, nie? Ale dosyć dużo, 175 euro to jest sporo. Sporo, nie? Here. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you, bye. 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 No zobaczymy, przemyślimy. Ale dużo, no nie wiem, piszcie. Roberta, jakie ładne imię. Co myślicie? Ex. Tata, ty... A on do niej, nie płacz, nie płacz. Ty to masz poczucie humoru. Nie, nie, to nie, Eksa, coś tam chyba było. Chyba coś trafiłeś. Co nie? Wiecie co? Kiedyś ktoś pisał, że na Istrii nie ma palm, a spójrzcie, tutaj jest palm. Co prawda, tak jak Max mówi, sztucznie są posadzone, jasna sprawa, bo naturalnie tu nie rosną, ale są. No musimy do Koloseum dotrzeć. Ja tego nie nagrywałam, ale gdy wjeżdżaliśmy tutaj, to te budynki były takie stare, bardzo stare, naprawdę. Takie zniszczone miasto. Pewnie tutaj centrum, a przed chwilą Max czytał niemiecki artykuł, że Pula to jest pułapka na turystów. Trzeba uważać na ceny, bo bardzo oszukują. A czy wycieczka statkiem dla nas? Mogliśmy za free płynąć Makarski. Józef nam proponował wycieczkę, rejs statkiem w zamian za reklamę. Ale się nie zgodziliśmy. Zresztą na żadną reklamę do tej pory się nie zgodziliśmy. A było już kilka propozycji. A najlepsza z propozycji, taką, którą powiem, bo tam jakieś gadżety i tak dalej, żeby pokazywać odkurzacze czy coś, no to było pełno. Ale najlepsze, co wam powiem, wy się napawajcie widokiem, a ja wam opowiem. Dostaliśmy maila z Polsatu, że mamy, chyba z Polsatu, że mamy wziąć udział w programie, że nas zapraszają do udziału w programie Bogaty dom, biedny dom, jakiś taki program, nie wiem na czym to polega dokładnie. Tyle, co mojej mamy pytałam, czy ogląda, no to widziała parę odcinków, że rodziny zamieniają się domami. I nie wiem, jak nas znaleźli i że skąd taka propozycja. Także zaskoczenie to było totalne. To taka ciekawostka w drodze. A teraz spójrzmy na amfiteatr. Jak to się prezentuje. Alex będzie mógł coś więcej powiedzieć, porównać do amfiteatru w Rzymie. Bo tam był. Ja nie jestem zadowolony. Co uważasz? Mniejsze. Mniejsze? Dużo mniejsze chyba, nie? Tak. Ale robi wieżę. Nie ma muru. Mhm. Musimy sobie zrobić tutaj zdjęcie. A no, żeby było widać.
A ja tak tylko chciałem dodać, że popatrzcie, taki piękny zabytek zapisany w UNESCO, a wszędzie już na nim rośnie trawa, już na roślinność, a to przecież będzie rozpychać te kamienie i tylko będzie ulegać degradacji. Czyli natura zabierze z powrotem to, co jej zabrano. No dobrze, chodźcie. Zobaczymy, gdzie tu można wejść. A tu nigdzie nie da się wejść. A tam jakaś impra zamknięta. Arena, scena. Kto się przeciśnie przez płot? Albo pod. Pod. Musimy iść z innej strony. Tutaj się nie wejdzie. A co? Ty się... To jest dwa można wejść. No. Jak? Tu kamery są. Powiedziałaś. To można odgiąć? Nie no, wszyscy. No tak podpuszczałaś. Idziemy. Na murek stanąć. Ale to wszędzie... Nie no, to zaraz nas zgarną jeszcze. Ale pamiętajcie, uważajcie zawsze na takie płoty. Bo mój kolega z podstawówki, z klasy, uciekał tak przez płot, bo go gonili i nabił się na takie coś, przebił sobie przez brzuch. No, i tak zawisł, musieli go ściągać, ale przeżył. Przeżył, wszystko dobrze. Ciułała. I koiło mu się jakoś? Tak. Wszystko ok. Ładnie widać księżyc. Zrobiliśmy kilka fotek i teraz idziemy po schodach na górę. Ale coraz piękniej jest widoczek. Jakaś knajpka. Spójrzmy. Coś tu się będzie działo. Mówiłam. Jakiś koncert będzie. Tak to wygląda. Tak idziemy, dyskutujemy, że tutaj odgrodzone. Widzicie, chodnik jest. Normalnie przecież chodnikiem powinno się spacerować, ale prawdopodobnie były takie tłumy, kolejki na ten koncert, że po prostu odgrodzili to. Tak na to wygląda. To i to je? No w kolejce pewnie jak stali, żeby mówić. Jejku! Jakaś próba. Może to dopiero będzie? Może wiecie, szykują. Może szykują? Coś by trzeba było wpisać, może by było. Co to w puli ma być? W amfiteatrze. Pytanie, jak budowali, to wiedzieli, że tu będzie taki zachód słońca. Tak. No pięknie tam widać. Alek zauważył, że po lewej jest kościół, ale skręcamy tutaj. Może zachód słońca jeszcze uda nam się zobaczyć, jest piękny. A tutaj wszyscy są na zachód słońca, bo chyba dobre miejsce jest. Więc tu musimy iść. Spójrzmy, co tu się dzieje. A, fajne fotki tu się robi. Galeria w amfiteatrze i wejście jest darmowe od 9 do 20, no ale niestety teraz jest nieczynne. Piotr, co ty robisz? Łączę się z wieloletnim kamieniem. Łączysz się z wieloletnim kamieniem? Tak, chcę poznać jego historię. Dobrze, to nie będę ci przeszkadzać, pokażę jaka to galeria.
To była tutaj impreza 13 czerwca, ale będą kolejne. Gladiators Arena Pula. Co rozkminiacie? No bo tutaj zobacz, ja się pytałem, po co te okna zbudowali. No wcześniej. Bo nie dawało mi to spokoju, ale tutaj ludzie po prostu w koło siedzieli i te okna powodowały dobrą wentylację. No tak. Żeby to było przewietrzne, żeby nie było gorąco. Przewietrzne. Ale teraz pytanie, dlaczego, czy tak naprawdę tak było, czy oni przypuszczają, że tak było? I jeżeli tak było, to dlaczego te mury w koło zostały, a to wszystko w środku się zawaliło? Dużo pytań bez odpowiedzi. Oglądałeś na ten temat jakiś film? Nie oglądałem. No, tylko dokument? Piszcie, jak coś wiecie i zaspokójcie ciekawość Piotra. Tak, ja jestem strasznie bardzo ciekawym. Zobaczmy, ile tu wejście kosztuje. Dorośli 10 euro, studenci 5, dzieci i studenci 5, czyli 30 euro. Do 22 pracują, czyli zaraz zamykają. Ale to po ciemku nie ma efektu, to trzeba jasno musi być. No i teraz ta arena stoi na środku, ta scena. To też tacy studenci, to byśmy zobaczyli. No na pewno. Co tam Piotr czujesz znowu? Ciepło. Jak stanie przy kamieniu, to ten kamień oddaje ciepło. To czyli w taki lipiec, sierpień, to oni mieli w teatrze ciepło do późnego wieczoru, bo musiały się te kamienie mocno nagrzać. To masz rację. Bo kamień dłużej trzyma ciepło. I zanim oddał te ciepło, to jednak potrwało, nie? Mhm. Magnesy po 2 euro. Dla padowa kumiego kogo. Proszę. Nie tylko Koloseum, amfiteatr, pula, arena, pula. No ładnie, ładnie. A to się bierze taką arenę i świeczkę odpala w niej. I płonie arena. A to po 5 euro to większe. Mhm. To te małe. No tak. Ale widzisz? No. Już się chyba świeczkę stawię i się odpala. Nie, Aleks chciałam powiedzieć, nie Piotrek. Dobry dan. Dan? Mi się tak wydaje. Tamte na pewno są na świeczkę. No to może te. Tak, tak. Tutaj. Na tą małą świeczkę. Już się świeczkę stawię. Mhm. To tak. A to Słowenia. Ciekawe. Z czego to jest zrobione? To jest kamyk taki, jak ten chyba. Ciekawe. Fajnie to wygląda. To popielniczka. Pula. A, faktycznie. Kiedyś zbierałem popielniczki. No, ten żół fajny. Też popielniczka. Nikt u nas nie pali. To nie, że pech, ale nie potrzebujemy popielniczki, po 5 euro. Mhm. To co to jest? Taki ptaszek. Mecz oglądają. Tutaj na każdym kroku reklamują wycieczki. Ktoś mówił, że tak no ciężko z tymi delfinami, żeby zobaczyć, żeby trafić. Myśmy raz widzieli w Rumunii, tak? Nie w Rumunii. Koło Wodic, w streamie. W streamie, tak. Mhm. Takie duże miasto. Ale patrz, tu też na pewno jest widok na morze. No tak. Ale tu to tak przypomina, gdzie myśmy byli w takim mieście dużym? Szybenik. Szybenik, to taki Szybenik mi przypomina. Tak, skąd wiem? Bo mi też przypomniał, że te budynki takie stare. I będę miała do Puli takie podejście, tak jak do Szybenika. Ziśnięty echem czasu.
Właśnie nawet żurawie tam na kolory są oświetlone. No faktycznie. Nie wiem, czy to widać. Widać, jak powoli Marina przeogromna. Tu widać kolejki są. Martina Bella. Że jest ciepło. Że można sobie spokojnie spacerować. Polubię. Dalej się ciągnie Marina, ale stwierdziliśmy, że przejdziemy tu. I zobaczymy, co tu słychać. A po prawej jest jakiś jalnik. Chodźmy, się zatrzymali. Polska już grała dzisiaj. Nie wiem, ale może powtórz się proszę. Nie, Chorwacja na pewno gra. Dlatego siedzą. Kto tam gra, widzisz? Anglia? Tak. Ło. Piotrek się zachwyca kominem. No, no mógłby Bente tutaj przyjechać i wejść na komin. No to chyba za niski dla niego. No ale takie jest to raz, jeszcze nie widziałem, że ten komin jest w środku. Znaczy ten piec jest w środku i w tym piecu palą i robią pizzę. Ale co? Ciekawe, czy faktycznie funkcjonuje. Dzisiaj fabryka pizzy. A dymi się chyba, zobacz. Aha. No mówię. To idziemy na pizzę z komina? Macie ochotę na pizzę? Ja. Pani wygląda na pizzę, widzieliście? Nie widzieliśmy. Spytaj pana, czy dobra pizza stoi tu. No, stąd powie, co dobre. Zjedlibyśmy pizzę z takiego, zobacz, jak wypiekają. Coś niesamowitego. Zawsze jest ambesę? For me, yeah, I like ihlibe, duja, that's spicy. Yeah. Yeah, for me, it's best that is we have gute pizza probieren. Yeah. To jedno byśmy mogli wziąć taką? Yeah. No to zobaczymy. Przejdziemy i zobaczymy. Okay. Okay, welcome. Oho, gol! Tu siadamy, czy gdzie siadamy? Tam, czy tu? Gdzie chcecie siąść? Ja czy tam idziemy? Może tu? To ja z tej strony. O, ja będę widział, co tu jest. O właśnie, będziesz widział. Może coś nagrasz. Thank you. Widzicie? Zachęcili nas. Ja staram wybrać, no. Alex wybiera. To ile weźmiemy? Dwie czy trzy? No dwie nam starczą. Dwie, bo w domu coś jeszcze podjemy. Weźmiemy sobie tutaj jedną ostrą i jedną łagodną. To i tak dzisiaj będziemy. No właśnie. Po prostu chcemy spróbować pizzę. Ale patrzcie, wypatrzyłeś komin i zatrzymaliśmy się. Ten komin mnie urzekł. I ten komin idzie aż do góry, przez cały budynek. I w tym piecu jest wyrabiana pizza. Także będziemy jedni. Będzie dobra pizza. Cieszą się, będzie dobra pizza. Sarta będzie można nagrać. Tak. Także wybierajcie.